Siema, z tej strony Igor Dżur i witam Was oczywiście w kolejnym vlogu. Ten vlog będzie dzisiaj polegać tak jak miesiąc temu, ponieważ ten filmik był, widzę, na razie jest najbardziej popularny, czyli najbardziej oglądany i najlepszy był w tym, najlepsza aktywność po prostu, czyli Full Day of Eating. Dzisiaj też nagramy taki odcinek. Może raz co miesiąc będzie się okazywać, taki odcinek się ujawniać. Ogólnie trochę się zmieniło w jedzeniu, może nie kaloryka, ale sama forma żywienia się zmieniła. Czasami jem trochę więcej niż 2000 kalorii, ale ogólnie staram się jeść 2000. Jeszcze przed filmikiem kliknijcie ten magiczny czerwony przycisk, który się tutaj wyświetla na moim palcu, oczywiście z dzwoneczkiem tam na dole. Będzie mi bardzo miło, oczywiście jeszcze łapę w górę i wbijcie na mój fanpage, ponieważ wbijamy 100 lajków, chyba już jest, ale lecimy po więcej. Teraz po 200 i z Wami się na pewno uda, więc jeśli jeszcze nie lajkujecie, to wbijcie, tam wstawiam różne posty. Oczywiście też zapraszam na Instagrama, który także jest w opisie. No a co? Ja Wam pokazuję tutaj posiłek, więc mam fajną michę. O taką. Prosty posiłek, jest tu kaszka manna z ananasem i do tego odżywka białkowa. I to ma 600 coś kalorii, cały posiłek. Jest tutaj dużo jedzenia, dużo żarcia się powiedzieć, dużo jedzenia. Jedynie co to kaszka manna i ananas, nie? No i do tego oczywiście kawa. Kawa, bo jakby inaczej, kawa waniliowa z aromatem waniliowym. Ogólnie jeszcze możemy wbić 130 subików, ale zobaczcie. Wezmę najpopularniejsze. Cały dzień jedzenia. 700 wyświetleń ma dokładnie w statystykach, pokazuje. Więc no naprawdę fajna aktywność. Możecie serio. Myślę, że Wam taki filmik się spodoba, bo to jednak jest trochę ciekawe. Ogólnie, czekajcie chwilę. Ogólnie dzisiaj chcę zwiększyć aktywność i w niedzielę bardzo, bardzo zwiększyć, ponieważ przez ostatnie dni, nie no, tak naprawdę wczoraj i przedwczoraj chcę zjadłem trochę więcej. No i wiadomo, co się wtedy po takich dniach dzieje. Przeważnie trochę waga wzrasta, ale to jest wynik wody w organizmie. I ogólnie przez ten tydzień, no nie no, bo powiem Wam tak, nie wiem, trochę mnie woda nabija. Ważyłem 71 kg. To był szczyt formy. Chodzi o wagę, bo mi teraz zależy na wadze. Nie tyle co na formie, co na wadze. A teraz ważę 70, prawie 4, ale woda nabita, bo wczoraj ważyłem 73, niecałe 73. A teraz 74, bo to cały czas jest woda. Może ten 1 kilo przybrałem tam w tłuszczu. Albo nie no, max 1,5 kilo. No i chciałbym to zrzucić. I teraz jeszcze sobie dodaję cardio, bo ogólnie trochę to wyszło słabo, bo przez tamte prawie niecałe 2 tygodnie to była lipa, bo było słabo z treningami, bo nie wychodziłem na treningi, tylko tam ćwiczyłem w domu coś pod siłę, żeby jej nie stracić, ale były to słabsze treningi niż na dworze, mniejsza aktywność, plus do tego mniej ruchu było. No dokładnie w tym tygodniu w sumie, bo ferie jeszcze. Ferie było 71 pod koniec ferii, więc fajnie było. A no teraz jest 74, ale to przez wodę większość. Tak myślę, że z 2-3 kilo z wody. No i trzeba to zrzucić, a jak dzisiaj będzie cardio duże, no skakanka, nie? Może gdzieś się pójdę przejść, coś porobić. Bardziej intensywny trening, no nie wiem, coś więcej, żeby spalić kalorii. No i myślę, że to mi da podstawę, by wrócić do tej wagi przez te 2 dni, 3. A ogólnie teraz przez cały czas chcę sobie dorzucić cardio. Tam, nie wiem, 10-15 minut skakanki pod wieczór sobie, by spalić te kalorie. Bo po prostu chcę, no po prostu nie wiem, czy już słyszeliście, ale chcę po prostu 70 kilo, moja waga, bo dla mnie akurat mi jest wygodnie z taką wagą. Naprawdę dużo elementów będzie mi wtedy wychodzić, bo jak już miałem 71, to było mi łatwiej, naprawdę było łatwiej. Siłowo, bo było lżej do utrzymania, mniejszy ciężar. No i jak będzie 70, to myślę, że będzie ok, i wtedy będę wskakiwać na utrzymanie i będę sobie zwiększać te kalorie o 300 lub 200 co tydzień i sprawdzał, czy ta waga wzrasta, czy stoi, czy maleje. Wtedy będę wiedział, czy jestem na bilansie kalorycznym ujemnym, dodatnim, czy na utrzymaniu, i wtedy mi zależy na utrzymaniu. No,
a my widzimy się w dalszej części odcinka. Dobra mordeczki, więc teraz już jest obiad, czyli drugi posiłek. Ja dopiero wróciłem z dworu. Miałem już jedną formę cardio, czyli musiałem tam... No musiałem rzucić węgiel, po prostu przerzucić węgiel. Jedną tonę. No i już była jakaś forma cardio. Trochę mi to zajęło, ale była forma cardio. Do tego jeszcze później jakaś aktywność wleci, do tego skakanka. Trening się zobaczy, zobaczę jak dzisiaj z czasem, bo jeszcze mam jakieś tam obowiązki do zrobienia, czyli będzie jakaś aktywność dodatkowa, więc fajnie. A ja wam pokażę obiad. Więc obiad się tak prezentuje. Jest tutaj 170 gram kurczaka i 100 gram warzyw na patelni. Ma to całe około 300, nie nawet 300 kalorii ma to wszystko. Makro wam się wyświetli oczywiście, nie? Więc ogólnie mordeczki to jest prawdopodobnie ostatni posiłek, trzeci. Czyli są to płatki owsiane z odżywką białkową 30 gram. Do tego jest jeden jogurt piątuś z piątnicy waniliowy. Do tego jest jabłko 70 gram i 15 gram chiliosów. Za chwilę wam pokażę. Ma to około, dokładnie w sumie 509 kalorii. Makro się tego posiłku oczywiście wyświetli i oczywiście później podsumujemy cały dzień, ile zjadłem dzisiaj kalorii i zobaczycie, że naprawdę 1-3 posiłki można się czuć w sumie dobrze, bo czuję się dobrze, jestem przyzwyczajony do tego, a za miesiąc zobaczycie, jak już będzie utrzymanie. Może wam coś jeszcze nagram z jakiś urywek, co będę w domu robić ze smarowania gwintów, takiej metody na szybszy progres w elementach statycznych, których tryharduje plęcza, fronta i handstanda. Coś może nagram, jakieś urywki. No i ogólnie wtedy będziemy siedzieć prawdopodobnie, może jeszcze zjem jakiś jogurt, ale wątpię. No i będziemy wtedy kończyć odcinek. Więc no ten posiłek się tak prezentuje, jest po prostu cała miska jedzenia. No i zobaczymy, jak to będzie smakować. Według mnie będzie pyszne. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Dobra mordeczki, więc ogólnie to już będzie koniec. Zapomniałem dodać, że sobie popiję trochę kolki tam do posiłku, popiłem. No i ogólnie będziecie mieć, widzieliście fajne klipy, jakieś tam zmarowania gwintów, jakichś prób fajnych. Na tym to ogólnie polega. Ogólnie jeśli byście chcieli taki poradnik odnośnie typowej analizy i przykładów zmarowania gwintów dokładniej, to możecie napisać w komentarzu, może nagram.
Ogólnie szykujcie się, bo niedługo będzie poradnik do muscle-upa oczywiście, ponieważ to jest podstawowy element, którego musisz się nauczyć, jeśli zaczynasz albo już jest trochę umiesz coś. No, a ja Wam dziękuję jeszcze raz serdecznie oczywiście. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i napiszcie naprawdę fajny komentarz. Miło na serduchu się robi. Siła z Wami.